Rośnie chaos, prawie podwyżek cen prądu i rekompensat za nie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaskoczył wszystkich, ogłaszając, że podwyżek od nowego roku nie będzie. Chwilę później minister energii Krzysztof Tchórzewski podał, że państwowe spółki energetyczne wycofają z Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki. Dzisiaj minister wycofuje swoje wczorajsze słowa kolejny raz. Wiemy, że kilka tygodni temu PGE, Energa, Enea i Tauron złożyły do URE wnioski o średnio 30% podwyżki cen prądu. Wczoraj jednak w Sejmie minister energii ogłosił, że spółki wycofają te wnioski, bo to jest dobra sytuacja, żeby się zastanowić i jeszcze raz przemyśleć. Tą deklaracją Krzysztof Tchórzewski wszystkich zaelektryzował, ale już dzisiaj swoje słowa zdementował. Spółki są niezależne i nie wiem, czy będą wycofywać wnioski, oświadczył. A na uwagę dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy, że wczoraj informował o wycofaniu wniosków z przekonaniem. Odparł, że mówił to na bazie wiedzy dnia wczorajszego, a dzisiaj rano zmieniło się sporo. Dopytywany zaś przez naszego dziennikarza, co konkretnie się zmieniło, stwierdził. To zobaczymy po południu. Nadal więc nie wiemy, kto i ile zapłaci za prąd w przyszłym roku. To zresztą nie pierwszy raz, jak uważa Krzysztof Berenda, kiedy minister Tchórzewski wprowadza chaos komunikacyjny. Kilka dni temu stwierdził, że spółki energetyczne znalazły u siebie miliard złotych oszczędności. Wycofał się z tego, twierdząc, że to jednak nie oszczędności, a nowy podatek, który na spółki zostanie nałożony. Wszystko to powoduje, że kursy tych spółek na giełdzie szaleją. Ale do kogo bardziej by pasowała ta elektryzująco zmienna retoryka, jak nie właśnie do ministra energii? Kliknijcie w ten film, a dowiecie się, co minister planował na rok 2019. I dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Adieu.